Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w co my gramy. W Half-Life'a 2. W poprzednim odcinku właśnie doszliśmy tutaj do tego miejsca podczas uciekania przed żołnierzami kombinatu City 17. No i w dalszym ciągu przedzieramy się dalej przed siebie. O, tu będzie dosyć ciekawa akcja, powiem wam szczerze. Wiecie, co bym zrobił najchętniej? O, ta. Tyle beczek, to po prostu jest trochę niebezpieczeństwo. Dlatego wolałbym się schować, ale wszystko już wybuchło, więc nie ma takiej potrzeby na razie. Dobra. O, spierdalaj, że szmato. Malutki kiciuś. Okej. Gdzie one są? Chodź tu. Dobra. I tu wiecie co... poczekajcie, muszę się skupić, co my tu musieliśmy zrobić. Aha. Tu musimy wyjść. O. Przejść sobie tą rurą tutaj. Ponieważ tam jest woda, tylko ta woda musi dojść do pewnego stopnia wysokości. Abyśmy mogli wejść do tego... Nie wiem, jak to się nazywa, do tej dziury takiej wielkiej. Dlatego, żeby odpalić tą wodę... Tutaj mamy taki myk, taki silny myk, tylko muszę go przemyśleć, jak to się robiło. Tędy się jakoś chyba silnie schodziło. O kurwa, sensstwo. Dobra. A jak jesteśmy tu, to możemy sobie zebrać od razu skrzyneczkę z zapasami. Dobra, wszystko gites. Tutaj myk. Mykęsa takiego robimy. Tutaj kolejny mykęs. I przekręcamy zawór. Dzięki czemu właśnie teraz możemy, widzicie, zwiększa się cały czas poziom wody. On się zwiększy chyba do tego stopnia, tak mi się zdaje. Dzięki czemu, o, widzicie, tutaj też się zwiększa. Tylko słyszę gdzieś właśnie tych chamów. Oni chyba pod wodą też mogą nas atakować. Dlatego radziłbym ich zabić tutaj. Co właśnie tutaj próbuję wykonać. Raczej nie zabić, a zniszczyć. Bo robotów to raczej nie zabije. Okej, zajebiście. Teraz tu. Tylko musimy się w miarę sprężać. Bo z tlenem to może być lekko chujowo zaraz. Ale dobra, jesteśmy. Złapmy chwilkę oddech. Widzicie tam tą... takie deseczki, prawda? Tam musimy dać nura teraz. Rozjebać to. Widzicie, tutaj są te takie... Nie wiem, jak to się nazywa. Mówię o tym drewnianym, tym głównie, które jest pod skrzynkami. O, jeszcze jedno. Dawaj, Gordon. Dobra. Teraz do góry szybciej, żebyśmy się... O, ta. Udało nam się, nie udusiliśmy się w miarę. I teraz te mykęsy dają nam takie coś, że możemy sobie na nie... O kurwa. Czemu nie mogę na niego wyskoczyć? O, wyskoczyłem. Dzięki czemu... O, jesteśmy. Dobra, udało nam się. Może zróbmy sobie w tym miejscu save'a. Wow, jaka jest zwiecha. Nie wiem, co to było. To nie był chyba loading. Teraz jest loading. Tu możemy na dół skoczyć. Tam. Tylko nie wiem, czy właśnie w tamtą stronę, czy w tą. Może w tą spróbujmy. Kiciuś, 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 kiciuś. O. O, jakieś pały do mnie strzelają. Dobra. Okej, musiałem się napić, bo trochę schnie w gardle. Zanim byśmy
żeśmy tam poszli, ja bym chciał zobaczyć, czy tutaj nic czasem nie było w dzisiejszych czasach. Chyba nic. Tabeczka jest tak zblokowana, zblokowana. Ona jest tylko po to, żeby tutaj przejść sobie. Okej, na barnakle uważajmy w miarę. Bam. O, ujebał nas. Spierdalaj. Która jest w ogóle godzina? O, 2:50. Jeszcze spoko, jeszcze jest spoko, jeszcze mi się nie chce spać. Tutaj zaraz, znaczy zaraz, nie zaraz, za jakieś... Myślę, że jeszcze w tym parcie zmienimy już środek... środek lokomocji. Będziemy poruszać się... O, kiciusie. Będziemy poruszać się łódką. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way down river. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Better get going now. Skąd wiesz, że jestem Gordon Freeman? Weź, że ciągnij się. Masz ryj, jakby kurwa srał godzinę. O, kiciusie. Kici, 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 kici. O, tu będzie zaraz walka z kiciusiami, o ile dobrze pamiętam. To są takie rakiety właśnie z Cytadeli wysyłane, w których kiciusie nam wysyłają. Kici, kici, kici. O, skurwysyn. W ziemię wszedł. Ta muzyka po prostu, ten klimat, jak ja słyszę, to słyszeliście? Wsłuchajcie się. Ten soundtrack po prostu. O, kiciuś. Ten soundtrack po prostu rozdupca mi mózg. Kici. Kiciuś. O, i właśnie możecie teraz usłyszeć, jak jeżeli ktoś nie grał jeszcze w Half-Life'a, jeżeli zbliżamy się właśnie do radioaktywnych takich substancji, to kombinezon właśnie, słyszycie może? Tak trzeszczy jakby, prawda? Jeżeli wejdziemy, no to... O, właśnie. W ogóle ten kurwa, ten głos kombinezonu, to wszystko to... To jest po prostu tak zajebiste, że ja nie wiem, co po prostu powiedzieć w ogóle. Momentami. O, tu musimy przed kablem. A tam, nie trafiłem sobie jebać to. Kiciuś. Tu już byliśmy, no nie? Kolejny kiciu się patrzy. Wychodźcie. O, kici, 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 kici. Chciałbym mieć takiego w sumie w domu. Takiego headcraba. Tylko musiałby... Wow, a ciebie coś pojebało? Tylko musiałby mieć zęby, żeby mnie najwyżej mógł się logować do mnie na głowę, no nie? Tak bez zębów, no to tak trochę... Jeszcze tak jak dr Kleiner mówił, jeszcze by się ze mną chciał kopulować z moją głową. Co mogłoby być efektownie trochę chujowe. Siema. Zajebać ci złoma? Masz. Zakurwię ci z beczki. O! Jeszcze raz. Tańcz. Tańcz. Tańcz.
O, i właśnie tak jak mówiłem. Nie wiem, czemu wam w ogóle osiągnięcie od nowa, nie wiem o co chodzi. Ale tak a propos właśnie, jak mówiłem, teraz będziemy głównie tym takim poduszkowco, łódko, chuje moje dzikie węże popierdalać po takich bagnach radioaktywnych, można to tak nazwać. I tu musimy zrobić pierwszy myk, bo tam mamy. W ogóle fajnie się skacze tym poduszkowcem. O, tak. O, kiciusia zabiłem. Tu musimy właśnie przekręcić bramkę, abyśmy mogli się tam wpierdolić. Okej. Okay. Tu gdzieś chyba będzie lambda kolejna, tak mi się zdaje, bo coś tak właśnie kojarzę. O, trzeci chapter? Chyba trzeci. Gdzie to się sprawdzało? Ale nie wiem, czy to się tutaj sprawdzało. A, jebać to. Po jakie chuja w ogóle tutaj przyszedłem, skoro i tak nie zabrałem amunicji, bo mam pełno. Nie rozumiem. I tak, tam nic nie ma, z tego co kojarzę. Tu jest ciekawa znajdźka. O, i widzicie? G-Man. I znowu po raz kolejny ta postać, kurwa, wywołuje we mnie dziwne emocje. Znowu nie wiem, skąd on się w ogóle tutaj bierze. W jakim celu. I po co? Kurwa, to wszystko jest tak ciekawe. Miejmy nadzieję, że może w Half-Life'ie trójce dostaniemy jakieś odpowiedzi, kim dokładnie jest G-Man. Czy to jest jakaś postać, która ma moce może... O. Ma moce większe niż zwykły człowiek. No nie wiem. No to po prostu jest, kurde... Nie wiem. G-Man to ciekawa strasznie postać, cech. Jakby się tak zamyśleć poważnie nad tym G-Manem całym, no to on kurwa nie wiadomo kim jest, nie wiadomo jakie ma cele, nie wiadomo po co jest. Z tego co wiem, to właśnie ten kamień, który był w jedynce w Black Mesie, który został dostarczony do badań, to właśnie G-Man go dostarczył i nawet nieprawdopodobnie, a raczej na pewno to przez G-Mana. Wszystkie wydarzenia się dzieją tutaj. Czyli chodzi mi głównie o ten wybuch w Black Mesie. Patrzcie na to. Na główkę. I mówię właśnie, że to kurde przez G-Mana praktycznie się wszystko stało, bo on dostarczył ponoć ten kamień właśnie. Nie wiem, czy wiecie, o jaki kamień mi chodzi, ale zaraz powinniście go zobaczyć, jak będziemy w tej takiej mini Black Mesie. Dobra, wszystko pozbierane. O, silny słup. A później będziemy mieć upgrade'a do tej łódki. Będziemy mogli z niej strzelać oraz chyba to wszystko. Bo nawet nie wiem, czy będziemy mogli mieć ten. A to nie, to w samochodzie później. No dawaj amunicję. W samochodzie później będziemy mogli mieć ten. Że będziemy mogli, no jak to się nazywa, przyspieszenie, o. Dobra, tutaj musimy zrobić taki myk, że te butelki spierdalaj, że z tą kurwa kamerą zdjęcia mi robią, jakbym był jakiś sławny czy coś. Te beczki, bo to są beczki z tlenem, wiecie,
Musimy tutaj logować po kolei wszystkie. Chodź tu, jeszcze jedno. Aby właśnie ten pomost, który tutaj jest, chyba są wszystkie, wszystko jest dobrze. Abyśmy mogli właśnie ten pomost był na prosto. On teraz się przekrzywił pod lekkim łukiem. Ale to wszystko dlatego, abyśmy mogli sobie przez niego jumpnąć. Nie wiem, czy dam radę, czy za słabo prędkość nie jest czasem. O, idealnie. Jep. Jep. O. Barki widzę latają z żołnierzami. Szukają nas pewnie, ale jebać ich. I tak nas nie złapią. Aż mnie ciekawi, czy mi się zdarzy dednąć w ogóle w tej grze. Bo już tyle razy tą gierkę przeszedłem, że... No, ciekawi mnie to, czy dednę może. W ogóle nie wiem czemu, ale koncept Half-Life'a 2 jakoś bardziej mi się podoba od Half-Life'a 1. Pamiętam, Half-Life 1 mi się kojarzył z takimi, kurde, latami, powiem wam szczerze, 90 jakimiś tam fabrykami zamkniętymi, wszystko. A tutaj w Half-Life 2 mamy bloki otwarte i to mi się tak kojarzy z nowoczesnością w sumie. A pomiędzy Half-Life'em 1 a 2, z tego co mi wiadomo, minęło tylko kilkanaście lat w fabule. Więc taki przeskok nagły, no nie wiem, nie wiem. Dobra, wiecie co, myślę, że tutaj już na tym takim skrzyżowaniu, można tak to chyba nazwać, zakończymy dzisiejszy odcinek. W każdym bądź razie ja się z wami żegnam i w następnym odcinku będziemy zmierzać do ojca Alex, czyli Eli, do tej takiej małej Black Mesy, możemy tak to chyba nazwać. I myślę, że to by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć wam wszystkim. A jeszcze zapiszę sobie.